Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jeżeli robię w kolejnym odcinku z Papers, Please. No i co my tam mamy, kochani? Powiem osobiście, że troszeczkę lałem Papers, Please. Nie będę ukrywał, że tak nie było. Co to było? Stephanie Greyer. Ja sobie już zapisuję. Nie pamiętam, czy ona to była? Stephanie nawet. Greyer oraz jeszcze jedna osoba o imieniu Michał. Kurwa, nie zapisało mi się. Wiet. Sekunda. Nie ma to jak Shiro przygotowany na wszystko, prawda? Prawda. Jeszcze raz. Michał Saratov. I jeszcze jedna osoba, to była Stephanie Greyer. Dobra. To możemy sobie już odrzucić. Ciekawe, czy w ogóle jeszcze dałoby się coś tutaj, wiecie, może ogarnąć. Nie wiem, czy by było? Chyba nie. Jakiś kod może by się dało ogarnąć. Ciekawe, jeżeli macie jakieś pomysły na ten kod, jak najbardziej piszcie. Dobra, Ministerstwo Przepływu Ludności Oficjalny Biletyn. Inspektor Ministerstwa Sprawiedliwości domaga się naszego wsparcia. Codzienny biletyn będzie od teraz zawierał opisy trzech najbardziej poszukiwanych na świecie przestępców. Porównajcie ich zdjęcia z twarzami petentów i niezwłocznie zatrzymajcie podejrzanych. Niżej arystoczka. Czyli tak mamy poszukiwanych. Szkoda, że nie da się tu gdzieś tego po prostu ogarnąć. Ale myślę, że możemy sobie zrobić to w ten sposób. Otwieramy ten pierdolnik. Tam jak ktoś wchodził, czy nie? Chyba nie. Dobra, zaczynamy. Dokumenty proszę. Cel waszej podróży? Jestem tu przejazdem. Długość? Pozostanę przez kilka dni. Dwa dni, tranzyt jak najbardziej się zgadza. Co się to robiło? Tak. 90 cm, czy to się zgadza? 78, brudka, tak. Wygasa, czy nie wygasa? Zgodne. Zgodne. Mężczyzna. Zgodne. Wzrost. Bla, bla, bla. Noś przy sobie. Tak, wszystko jest. MPL. No i znów nie pamiętam. Karta informacyjna, to nie to. MPL tu jest. Nie, to nie jest to. MPL. Kurde. MPL, zgadza się. Dobra. Proszę, wchodzisz. Sprawujcie się dobrze. I właśnie. No co jest? Ale jestem piczka dzisiaj, Jezu. 14 dni, no dobra. Tranzyt, tak. Nie zauważyłem. Dobra, pierwsze koty za płoty będzie dobre, spokojnie. Urodzony, mężczyzna. Wygasa. Nie sprawdzam, gdzie to tam jest wydane. I z tym. Ważne chyba, tak. Długie baki jak najbardziej. 170 pasuje. 85 kilo, zgodne. MPL również jest zgodne. Zanim to jeszcze zrobię, tutaj nie mam chyba żadnych baczków. Co i znów? Nie, tym razem nie. Następny. Grubasek jakiś. Cel waszej podróży? Przejazdem. Długość? 2 tygodnie, zgadza się. Ważna. Dobry wzrok. Naprawdę to jest wygląd? Może dobry wzrok? Skoro tak mówisz, 87 kilo, zgodne. To trochę tutaj inny jesteś, ty. No nie wiem. Mężczyzna. Zgodne. A czy tutaj wygasa, czy nie wygasa? Nie wygasa. No dobra. Coś pojebałem? Chyba nie. Praca, okej. Długość?
Kilka miesięcy. 2 miesiące to by się zgadzało. Tan zen. Zen tan. Tu jest zgodne. 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 MPL też zgodne. Troszeczkę, troszeczkę jest inna. Ale jak widać, zgodne. Krótkie kręcone włosy. No nie wiem. Zgodne. 82 kilo, też zgodne. A wydaje się, że jest wszystko w porządku. Inżynier mieliśmy chyba, tak? No prowadzą, prowadzą. No i Shiro standardowo musiał mieć oczywiście. Czerwę chwilową. Dobra, następny. Dokumenty. Cel. Przeprowadzam się. Imigracja na zawsze faktycznie jest. Dobra, ważne. Ważne. I Rokes faktycznie jest. Czy to jest to samo? Mężczyzna, oczywiście, że tak. O, dokumenty ci ważność. Co, to jakaś pomyłka, dopiero go mi wydano. No przykro mi, ale nie. Następny. Dokumenty. Cel waszej podróży? Odwiedzam przyjaciół. Odwiedziny faktycznie. 14 dni, zgadza się. Nie, to nie to. Dzień dobry. Interesuje mnie wasza twarz. Nie mam nic do powiedzenia. Na mnie ją zapaliśmy. Co to jest? Ja ci powiem co, won! Następny. Dokumenty. Cholera. Zdarzył mi się mały błąd. Oddajcie mi proszę dokumenty. Co? Secret Nathan. Ale czemu? A ty gołganku. Dwa. No wiesz ty co, naprawdę? Poczekajcie tutaj. Co robicie? Nałóżesz, won. Już. Dał nam dwa paszporty. Nie zauważyłem tego. Dokumenty. No, droga pani. Muszę mieć paszport, no właśnie. No kurde, jak ty mi... Kurwiarz. Wygasło, mam nadzieję, że ci to wygasło. 56. Ale ty masz inną twarz, koleżanko. Kobieta, urodzona, to samo. No niestety. Niestety to jest wszystko zgodne. Idź i mnie wkurzaj. Jest Spartoriem czy nie? Szczęście nie. Bo celowa tutaj zagrywka. Nie, naprawdę, ludzie. Zgoda na wjazd, tak? Gdzie jest wasza zgoda? Co to jest? Naprawdę. Ludziska. Ja bym nie mógł z ludźmi pracować. Ja nie potrafię. Irytują mnie tacy ludzie, no. Następny, już. Dokumenty. Cel. Tranzyt. Długość. Kilka tygodni. Czy 2 tygodnie to już jest kilka? No, to jest dobre pytanie. Już pewnie nie zdążę, niestety. Niepełnomocnictwo. Naprawdę jest słabo to porozpisywane. Dobra, jest. Prawidłowe. Ty mi jakoś się wydajesz dziwny. Jodin, wygasa. Godny tranzyt. Tak. Kobieta, mężczyzna. 78, 166.
Dom jest godny. Wygaśnięcie. No już teraz nie musimy się spieszyć. Ale w ogóle zauważcie, że ta karta identyfikacyjna w sumie, no co ona nam daje? Nic. Ciemne włosy. Ty nie masz ciemnych włosów, przyjaciel. Serio? No dobra. To karta identyfikacyjna tak naprawdę nic nie daje, no bo ona nie jest ani podpisana, ani nie ma żadnego numeru identyfikacyjnego, nic tak naprawdę, więc... No ciekawe. Ciekawe. Tu jest wszystko, już sprawdzałem chyba, prawda? Tak. Friodin, ważna. Ważna jest ta karta? To sprawdzę tak na wszelki wypadek. Republia. No dobra, chyba się zgadza, no. Chyba się zgadza. Nawet się udało. Wygląda to, że wasz syn choruje i potrzebuje leku. Potrzebne nowe uleczenie. Dwuklik rozpoczyna szybką inspekcję. Loka 37 jest dostępny. Czyż 30 do 10. No nie, no nie stać nas. Dwuklik rozpoczyna inspekcję. Tylko jaką inspekcję? No zobaczmy. Zobaczmy. Dobra. Czternasty dzionek. Przełomowy zabieg, nakręt do sukłu doskonalony. Wszystko dzięki arystockim lekarzom. 7 grudnia 82. Oszukiwani. Witam was. To możemy sobie oczywiście odrzucić. Dobra. Dwuklik zaczyna inspekcję. Nie wiem na jakim. Na jakiej zasadzie to w ogóle działa. Dokumenty. Nie masz paszportu, no już nawet. Tranzyt. Kilka dni. Nie. Paszport. Gdzie jest paszport? Zebraj mi paszport. No jest. A nie wiem, co ci ludzie mam w głowie? Już wpuściłem poszukiwanego. Dokumenty. Śmierć arystoczce. Co się dzieje? Co to za szajs? Powinniśmy się ewakuować? Z powodu tego maństwa? Oczywiście, że nie. Po prostu ją rozbroicie. Otwórzcie pokrywę. Naprawdę? Czy ja bombę rozbrałem? Jebany debil, a nie terrorysta. Nie potrafi nawet podłączyć wysiedlacza. Co mam teraz zrobić? To najgorsza bomba, jaką w życiu widziałem. Co zaś pokił zrobił? Po prostu przetnijcie kable po kolei. No jaja sobie robicie. Faktycznie szok. Faktycznie ćwok. Ja nie wiem, co za baran to robił, no. To w ogóle przecież nie wypaliło. O Jezu. Następny. Dokumenty. Kogoś odwiedzam. Kogoś pobytu. Pustynę wersja 48 tygodni. Czyli bardzo podobny. Kilka tygodni, tak? Dwa miesiące. No niby się zgadza. Niby się zgadza. Czy to się zgadza? Zgodne. Nie wygasa? Nie wygasa. To też nie wygasa? To też nie wygasa. No wydaje się, że wszystko jest prawidłowe. O czymś zapomniałem na pewno. Teraz będzie kabum. Dokumenty. O nie, no za jednak teraz. Po kolei kable, Boże. Chino. O matko, co się dzieje? O, Nerdowo. Dobra, pokrywa. Dobra, kable po kolei, tak? To
To nie zauważyłem tego naprawdę. Dobrze, zrobione. No to z powrotem do roboty. Powinniśmy zamknąć posterunek. Gówno, prawda, muszę dzisiaj trochę zarobić. Dajcie mi bombę. Sprawdzam materiały, a wy dostaniecie działkę. To za gówno. Nie jestem pewien, czy w ogóle jest coś warta. Wezwijcie następnego petenta. Lecnie. O, panienka! Odwiedzą moich krewnych 30 dni. No jak ty nie jesteś podobna... Nadwaga. Nadwaga. Taka charakterystyczna nadwaga. Można, można. No serio, no jak dla mnie ona jest bardzo podobna. Godne, wygasa. Kobieta, kobieta. MPL też jest zgodne. Co tym razem będzie nie tak? Chyba nic. Dokumenty. Cel waszej podróży. Zamierzam pracować. 12 tygodni. Inżynieria. Co to jest? Rozwój reputacji. No tak. Inaczej bym ci nie dał tego raczej, koleś. Co ci mogę już oddać? Nie jestem pewny. MPL, tak, to jest zgodne. MP, tu też jest zgodne, dobra. Termin. Roman Kaczkin. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Dobra, no mi się wydaje, że się zgadza wszystko. Co jeszcze? No. Następny. Dokumenty. Cel. Odwiedziny. Okej. Okay. Długość. No, 2 miesiące. Oki. To się również zgadza. Czy tutaj nie ma tej pani? No, znów ta pani jest bardzo podobna do tej. Ale okej. Okay. Zgodne. Jest prezent już chyba. Matiza. To jest Francesca. Wiele imion, okej. Okay. I Matiza Francesca. Zgodne. Wyjaśniona niezgodność. Zgodne dane. Zgodne. Dobra. Czyli się zgadza. I możemy cię podstemplować. To była kobieta? Kobieta. Trawujcie się. Dokumenty, proszę. Dajcie mi zaszyfrowane dokumenty. Oba. Dajcie szybko, oddajcie posłańcowi. Nie przepuśćcie obydwu agentów. Nie przepuściliście obydwu. Kurde. Nie zwyciężymy bez waszej pomocy. Kiedy nasz kraj się rodził, zakon pełnił tą samą rolę co dziś. Następnie kres tyranii znów znikniemy. A gdy następnie kres tyranii znów znikniemy. No dobra. No się nie przeprowadziłem. Jed. Dokumenty. No dobra, no będziemy po prostu, wiecie, za tyranami, że tak powiem. No problemo. Tutaj nic. Ja to zapisałem, mam tutaj wszystko zapisane. Margit, MPL, kręcone włosy, 50... O, co tutaj się dzieje? Proszę się odwrócić. Co my tu mamy? Otyłość czy bomba? Oż ty gałganku! No nie, no pani. Co to? To by mi się błąd przygonił tutaj. Gdy się w stanie to zobaczyć? Nie, wcale.
On. Następny. Dokumenty. Cel. Odwiedziny, okej. Okay. Długość. 14 dni, jasne. Mańska do Rosji. Droga pani. Nie, może nie powinniście tu przychodzić. Nie mam nic do powiedzenia. Ale bardzo dobrze. Co się dzieje? No jak to co? Bon? Again. Następny. Dokumenty. Cel. Odwiedziny. Okej. Długość pobytu. 2 tygodnie. Zgadza się. Zgodne. David. Zgodne. Mężczyzna. Wygasa. Dobra, wąsy ma. 92 kilo, 193. Zgodne. Myślę, że mogę zaryzykować nawet jeden błąd. Następny. Rystoczkanin. 165, tak? No właśnie, tak niezbyt. Bardzo dobrze, dokumentach jest inny. Może to przez buty. Odcisk palców. Brak znanych pseudonimów. No niestety. Wasze odciski palców są niezgodne z naszą kartoteką. No? Reszt. Co się dzieje? No i git. Trochę zarobiliśmy. Ogrzewanie i jedzenie. No nie w tym tygodniu. Nie w tym tygodniu. 5 paszportów, okej. Dobra, lecimy jeszcze. Ministerstwa walczą o personel. Potrzeba strażników i żołnierzy. Konsolidacja i zmiany na granicy. Czy sieć kontroli jest zaskakująco szczelna? Jak nie, jak tak. 8 grudnia 82. Inspektorze, Ministerstwo Sprawiedliwości przejęło zadania Straży Pogranicza. Jesteście teraz odpowiedzialni za kontrolę nielegalnych przekroczeń granicy. Wyznaczony klucz zapewni wam dostęp do broni obezwładniającej, kiedy tylko podniesiony zostanie alarm. Wynagrodzenie. Otrzymacie nagrodę za każde udaremnienie nielegalnego przekroczenia granicy. W przypadku chybienia celu zostanie wypłacona mniejsza kwota. Protokół użycia broni. Przyjrzyjcie się diagramowi na następnej stronie. Grzyja jest toczka. Dobra, tylko gdzie to jest? Ja nie widzę tego. Na dźwięk alarmu, aha. By uzyskać dostęp do broni, przeciągnijcie klucz do zamka. Wybierzcie broń, wycelujcie i pociągnijcie za spust. Działajcie szybko i skutecznie. Poszukiwani. Dobra. Kluczyk mi sobie leży. Może postrielamy sobie trochę dzisiaj. Zatrzymani 6, proszę. Dodał mi dodatek i sprzedaż części z bomby. Zanoszą nas na posterunek do więzienia. Dodatek do żołdu wciąż obowiązuje, więc wciąż zatrzymujcie ludzi. Nie będę was tu już odwiedzał. Zamiast tego będę podrzucał pieniądze do was do domu. Co drugi dzień. Dobra, fajnie. Następne. Dokumenty. Cel. Przyjeżdżam z wizytą. Długość. 60 dni za miesiące, tak, zgadza się. To nie jesteś ty, nie jesteś ty, Iwan. Panie Iwanie. Dane zgodne. Męska fryzura, no kurde, bardzo to dużo mówi. Zgodne. Zgodne. Iwan zgodny. Czy tu wygasa? Nie wygasa. 2 miesiące, dobrze. Wszystko ładnie, pięknie. Dzień dobry, panie Iwanie. Trochę krzywo tam się mi postemplowało, ale pan wybaczy za to. Sprawujcie się dobrze. Coś popierdoliłem? O dziwo nie. Dokumenty. O, aristoczka Ninka. Loramowa Sonia. Jesteś ty piękna? 54. Coś mi się tu nie podoba. Rewizja.
Utyło się koleżance? No, utyło się koleżance, no dobrze. Proszę na pamiątkę. Dobra, pani Sonia, urodzona. Zgadza się tam. Nie wygasa. Nie wygasa, czyli się zgadza wszystko. Dzień dobry, witamy w kraju. Patrzę, czy przypadkiem nic nie spartoliłem. Dokumenty. A, z powodów medycznych, no to raczej nie być wszystkich dokumentów, proszę. Potrzebny mi zabieg jest zakazany w kolegi. Zresztą i tak nie ufam tamtejszym doktorowi. Tylko wiesz, zawsze są dobrzy chirurdzy. Nie chcę tego, sorry. Nie znam cię. Tego się nie spodziewałem. Nie wiem, jak długo jeszcze pożyję. Ale was to nie obchodzi. Nie chcę twoich pieniędzy, masz te pieniądze. Mam nadzieję, że nie znajdziecie się, że znajdziecie się w podobnym położeniu. Nie chciałem tych pieniędzy brać. Nie znam cię, no. Dokumenty. Cel. Tranzyt to key. Długość. Kilka tygodni. 14 dni to się zgadza. To się nie zgadza. Nie, dobra, zgadza się. Podobny. Ważna. No ważna. Tu też się zgadza, tu też się zgadza. Masz wąs, no masz wąs chyba. Zgodne, zgodne, płeć M. Tak, 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 Republia. Dawaj, ziomo. Nie, waga się zgadzała. Trochę kaski dzisiaj, no weszło. Dokumenty. Wróciłem. Ilu inżynierów spotkaliście? Zadzwoniło do mnie 4 inżynierów, 3 było budowlańcami, bezużyteczni. Próbuję mechaników, mówiłem wam. W każdym razie jest w porządku, ostatni kontakt okazał się doskonały. Dziękuję za pomoc. O, dziękuję, kolejny token nam wpadł. 90 kilo. Urodzony, wydał, bla bla bla. No, ciebie to ja od razu stempluję w sumie. Masz leć. Niech żyje jastoczka. Kurde, normalnie dzień wypłaty. Dokumento. Wysocka Kornelia. Zgodne. 56, nawet nie sprawdzam. Tu się wszystko też zgadza, nie wygasa chyba. A, o, nie masz przy dokumentów ważnych. Musi być błąd druk. No sorry, memory, no nie ma tak. Dokument nieważny, nie wchodzimy. Chyba, że masz mamonkę. Uju. Dokumenty. Cel. Zamierzam pracować. No tak mi się wydawało. Pół roku. Dobra, drugi. To jest w ogóle do uśpienia, tak? Nie wiem, co jest związane z powodu ataku terrorystycznego. Wygląda na to, że pacjent choruje i potrzebuje leku. Loka kategorii T7 jest dostępny, bla 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 bla. Łapówki 45, 14, 65, pensja 35, premia za cel na oko 20. Moglibyśmy się przeprowadzić do kategorii 7, ale nie. No dobra. Jak mam zimno, to zimno, trudno. Lecimy dalej. Incydent w Grestin obnaża słabość zabezpieczeń. Spodziewane kolejne problemy. Informator z Antegeri zawrócony z granicy Federacji. Ok. 9 grudnia 82. Kim ty jesteś? By uzyskać dostęp do broni, przejdźcie krzyż do zamka. Wybierzcie broń, wycelujcie. Witajcie. Słyszałem, że jesteście z Nirska. Dorastałem tam, ale nie było mnie tam od lat. To ciągle dziura zabita dychami, jak zawsze. Oczywiście, całkiem jak w moich wspomnieniach. Jestem Sergio, miło was poznać. Dołożę wszelkich starań, aby zapewnić wam bezpieczeństwo. Dzięki, ziom. Tam mieliśmy dwie bronie. Jestem w sumie ciekaw, co tam to robiła. Dokumenty.
Cel imigruje. Na zawsze, to by się zgadzało. MPR się zgadza. No nie, podobny jest, ale to nie on. Usiejący. No trochę tak. Dobra, to się zgadza. To się też zgadza. To się zgadza? Też się zgadza. Obi-Wan, wchodzisz. Dokumenty. Ataków na granicy nie przeprowadził zakon. Odpowiedzialne są nieznane grupy ekstremistów. Zakon osłabia skorumpowaną władzę, nie krzywdzi niewinnych. Nasz agent przybędzie dziś zdemaskować ekstremistów. Dziś. Na jakiej zasadzie? A, dobra, wiem. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Tranzyt. Długość pobytu? 14 dni. No ale... Ty nie masz tej wizy wjazdowej. LZ... Nie, ty nie. No nie wiem, jak to działa. Nie, no to chyba nie to. Dobra, no ale ty nie masz dokumentów. No jak to? Właśnie. Karta informacyjna. Nikt mi nie wysyła takiego świstka. No to masz problem, przyjaciółko. Cztery memory. Następne. Dokumenty. Cel waszej podróży. Zamierzam odwiedzić przyjaciół. Już mi się to nie podoba. Długość pobytu. Kilka dni. No to już źle powiedziałeś. Ty się powierzeni tylko tranzytu. Tak, oczywiście jestem tylko przejazdem. Nie wiem po co ja mam to sprawdzać, skoro oni tak zaraz powiedzą, że w sumie nie. Pomyliłam się. W ogóle jak to? Nie wiem na jakiej zasadzie to ma być, ale okej. To nie ta koleżanka. Dowód tak, wygasa czy nie wygasa? No niby wszystko dobrze. To sprawdźmy. Wygodnie. No dobra, no co ja mogę zrobić? Nic nie zrobię, no wchodź. No, co jeszcze? A, to. To jest partylian pewnie. No, odwiedzą krewnych, długość. Kilka miesięcy, no raczej nie. Też bym się zmienił. Czas nie oprzeć się łaskawie. Chyba nie. Wszystko w porządku. Strang. Jakby zgadzało. Masz szczęście, bo tak. Faktycznie czas się nie oprzeć sobą łaskawie. Irokes 57-62 Damik Strang. O co mówił? Kilka miesięcy, no też by się zgadzało. No dobra, no. No wykazałeś, że jak najbardziej to prawda. Nie wiem, co mam z tym robić, ale no okej. Dokument. Cel? Pisze raport o warunkach pojęcych w storce. Długość pobytu tak długo, jak będzie trzeba. No chyba nie. Nie masz dokumentów, moja droga.
macie wymaganych dokumentów. Jestem dziennikarzem. To jest moja legitymacja. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Żegnamy panią. To oburzające. Dlaczego nie mogę przekroczyć granicy? Bo nie masz dokumentów. Naruszenie praw. Nie przemilczę nadużyć waszej skorumpowanej władzy. Przeczytajcie o tym w gazecie. No na pewno. Już zapraszam. Gazetami to ja się podcieram. Prawda, okej. Pół roku. Tak. To też się zgadza. MPR się też zgadza. Urodzony, dobra. Zgodne. No nie wiem, czy to jest... Nie, no chyba nie jest to jako on. Mężczyzna. 82, to też się zgadza. Dobra, no chyba się wszystko zgadza. Witamy. Następny. Dokumenty. Skali Marie. Ezik. Nie wiem, czy miałem ich wpuścić, czy nie. I tak nie miała... Nie miała pochodzić, czy znaczy nie miała. Nie, nie, chyba... Nie, nie miała dokumentu. Dokumenty. Pracę, okej. Okay. Nie wiem, czy ja miałem ich puszyć, czy nie. 8 tygodni. 90 kilo, 185. Zgodne, MPL, to jest zgodne. Tu też jest zgodne. To jest ekstremista. Nie. Krótkie kręcone. Też dobrze, nauka. Pit. Panie Pit. No to już się na spokojnie zrobimy. Mężczyzna, mężczyzna urodzony. Gdzieś tam na pewno. Sprawdzałem, chyba sprawdzałem. Imploroki. No wydaje się, że jesteś legitny, chociaż... Zgodne, okej. Okay. No masz szczęście, panie przyjaciel. Puścimy cię. Co jeszcze? A, to. Masz klucz. Kurde, upomnienie. Sążowana zgoda na wjazd. Serio? Nie widziałem tego. Za dwa dni są urodziny naszego syna. No i co w związku z tym? Zostanie leki. Akurat jak się tak wyjdzie. Dobra. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Papers, peace. Trzymajcie się. Hej, hej.